Oto nasz świat. Ciepłe, wygodne i znajome miejsce. Ale wystarczy wstać od ogniska i spojrzeć w górę, by nasze myśli uleciały gdzieś daleko. Czy jesteśmy tylko drobinkami kurzu bez znaczenia? Czy wszechświat jest wrogi? Możemy tak stać i zastanawiać się, albo opuścić nasz dom i na własne oczy obejrzeć wszechświat. Aż po jego krańce. Odkryć jego cuda. Stawić czoło koszmarom. Poznać piękne nowe światy i wrogie ciemne siły. Początek czasu. Koniec świata. Czy mielibyśmy odwagę zobaczyć to wszystko? Czy też uciekliśmy z powrotem do domu? Jest tylko jeden sposób, by się o tym przekonać. Podróż na kraniec wszechświata. Kosmos. Zaczyna się zaledwie 100 km od domu. Taką odległość samochód pokonuje w godzinę. Na Ziemi toczy się normalne życie. Jeżdżą samochody, działa giełda, a w telewizji można obejrzeć Star Treka. Musimy to wszystko zostawić, by zanurzyć się w bezkresnym, czarnym oceanie. Najpierw wykonamy niewielki skok na Księżyc. Podróż tę odbyły już dziesiątki astronautów. 12 z nich stanęło na powierzchni Księżyca. To zaledwie 400 tysięcy kilometrów. Trzydniowa podróż statkiem kosmicznym. Księżyc jest nam bliski, znany i bezpieczny. Widać go z Ziemi. Jego powierzchnia przypomina pole bitwy zbombardowane tysiącami meteorów i asteroidów. Teraz panuje tu spokój. Od milionów lat nie doszło do żadnej poważniejszej kolizji. Ten widok budzi wspomnienia. Moduł księżycowy misji Apollo 11. Ślady Neila Armstronga. Wyglądają, jakby wykonał je wczoraj. Nie ma tu powietrza, które mogłoby je zatrzeć. Przetrwają miliony lat. Być może dłużej niż my. Mamy niewiele czasu. Pora na kolejny wielki skok. Przenosimy się dalej, w miejsce, do którego nie dotarł żaden człowiek. Z ciemności wynurza się znajomy widok. To bogini miłości. Wenus. Gwiazda zaranna i wieczorna. Czasami wschodząc zwiastuje nowy dzień,
W innych okresach mruga nam na dobranoc. Żółte chmury odbijają światło słoneczne. Dlatego Wenus jest najjaśniejszą planetą naszego Układu Słonecznego. To siostrzana planeta Ziemi. Ma podobną wielkość i grawitację. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Lecz sonda Venus Express wykazała, że te wspaniałe chmury tworzy zabójczy kwas siarkowy. Atmosfera planety składa się głównie z dwutlenku węgla. To alarmujące. Wenus nie jest miłą boginią. Jej atmosfera jest niezdrowa, a ciśnienie zabójcze. Temperatura sięga tu 500 stopni Celsjusza. W tym miejscu człowiekowi groziłoby uduszenie, zmiażdżenie, upieczenie i poparzenie kwasem. Nic nie przetrwa w tych warunkach. Oto radziecka sonda Venera. Jej ciężki pancerz został zniszczony przez miejscową atmosferę. Z daleka Wenus wygląda pięknie, ale to okropne miejsce. Jest złą bliźniaczą siostrą naszej planety, usianą tysiącami wulkanów. Obecny w atmosferze dwutlenek węgla zatrzymuje ciepło słoneczne. Tak wygląda niekontrolowany efekt cieplarniany. Być może kiedyś Wenus była spokojna jak Ziemia. Jeśli tak, to obecnie może przypominać Ziemię przyszłości. Być może nie powinniśmy lecieć dalej i zawrócić, ale Słońce ma hipnotyzującą siłę. Jak meduza. Zbyt straszna, by na nią patrzeć, lecz zbyt potężna, by odwrócić od niej wzrok. Przyciąga nas jak płomień ćmy. Merkury wydaje się maleńki. Oto jak wyglądają planety, które znajdą się zbyt blisko Słońca. Ekstremalne wahania temperatury. Minus 170 stopni w nocy i plus 400 w ciągu dnia. Spiekota i mróz. Są jeszcze blizny. Pamiątka po gwałtownej przeszłości. Sonda kosmiczna Messenger ujawnia coś dziwnego. Ta maleńka planeta ma nieproporcjonalnie silną grawitację. Musi być bardzo ciężka. Przypomina ogromną kulę żelaza okrytą cienką warstwą skał. To jedynie jądro planety, która dawniej była znacznie większa. Być może w Merkurego uderzyła zabłąkana planeta, a zewnętrzne warstwy rozprysły się. Taka przemieszczająca się planeta niszczy wszystko na swej drodze. Znajdujemy się w samym środku tej kosmicznej gry, wystawieni na cios, mali. Wszystko nam mówi, że powinniśmy zawrócić. Ale któż potrafiłby się oprzeć hipnotycznej potędze Słońca? Światło, nasze życie. Wszystko, co robimy, zależy od Słońca. Starożytni Grecy wierzyli, że to Bóg Helios przemierza niebo w swym rydwanie. Egipcjanie nazwali Słońce Bogiem Ra, który odradzał się każdego dnia. W letnie przesilenie oddawano mu cześć w Stonehenge. Przez miliony lat Słońce było dla nas wyobrażeniem Boga. Znajduje się 120 milionów kilometrów od Ziemi.
samolotem lecielibyśmy na nie 20 lat. Gdyby nagle przestało istnieć, u nas zgasłoby dopiero po 8 minutach. W jego wnętrzu zmieściłoby się milion takich planet jak Ziemia. Jest tak ciężkie, że jego grawitacja kontroluje cały Układ Słoneczny. Ale po co nam liczby? Przecież Słońce widzimy każdego dnia na niebie. Z bliska wygląda zupełnie inaczej. Wzburzone morze rozpalonego gazu. Temperatura na powierzchni sięga 5000 stopni. Głęboko w jądrze gwiazdy dziesiątek milionów stopni. Wysoka temperatura inicjuje reakcję jądrową. Miliony ton materii na sekundę zmieniane są w energię. To więcej niż cała energia wytworzona przez człowieka. Na Ziemię energia ta dociera pod postacią światła i ciepła. Z bliska Słońce nie sprawia miłego wrażenia. Aktywność elektryczna i magnetyczna sprawia, że formują się rozpalone pętle z gazu, nazywane protuberancjami. Każda z nich uwalnia więcej energii niż 10 milionów wulkanów. W pętli zmieściłaby się Ziemia z zapasem wielu tysięcy kilometrów. Protuberancje odsłaniają położone pod spodem chłodniejsze warstwy gwiazdy. Tak powstają plamy słoneczne. Wydają się czarne. Są chłodniejsze od otoczenia, ale i tak gorętsze niż wszystko, co znamy z Ziemi. Niektóre mają średnicę nawet 500 tysięcy kilometrów. Rozbłysk słoneczny. Rozgrzany strumień naelektryzowanego gazu, wysyłający w kosmos zabójcze promieniowanie. Pewnego dnia procesy te ustaną. Gwiazda wyczerpie całe paliwo. Wraz ze Słońcem umrze także Ziemia. Ten Bóg stwarza życie i niszczy je. Nie chce, abyśmy się do Niego zbliżali. Ta kometa znalazła się zbyt blisko. Jest spalana słonecznym żarem. Tak powstaje ogon o długości milionów kilometrów. Jest tu bardzo zimno. Kometa bez wątpienia przybywa z mroźnych głębin kosmosu. Widać parę wodną, gejzery i pył. To Słońce topi zamarznięte serce komety. To dziwny twór. Przypomina ogromną, przybrudzoną śniegową kulę pokrytą smołą. Widać maleńkie ziarna przypominające materię organiczną. Nie wiadomo, kiedy zostały uwięzione w lodzie. Może przy narodzinach Układu Słonecznego? Być może właśnie taka kometa uderzyła w Ziemię miliardy lat temu, przynosząc materię organiczną i wodę. Podstawowe składniki życia. Być może z tak posianego ziarna ewoluowaliśmy właśnie my. A gdyby kometa uderzyła w Ziemię dzisiaj? Podobny kataklizm był przyczyną zagłady dinozaurów.
To tylko kwestia czasu. Historia powtórzy się, chyba że znajdziemy sposób, aby się bronić. Na razie Ziemia jest bezpieczna. Ale gdyby została zniszczona, utknęlibyśmy w kosmosie. Bezdomni, dryfujący we wrogim wszechświecie. Musielibyśmy znaleźć nowy dom. Wśród milionów, miliardów planet musi się znaleźć jedna z odpowiednią temperaturą, atmosferą, światłem słonecznym i wodą. Tam moglibyśmy bezpiecznie żyć. Czerwona planeta, Mars. Od stuleci szukaliśmy tutaj śladów życia. Być może istnieje życie pozaziemskie. Ale czy jesteśmy gotowi na takie odkrycie? Musielibyśmy od nowa napisać historię, zapomnieć o starych traktatach naukowych. Takie odkrycie zmieniłoby dosłownie wszystko. Ze wszystkich planet Mars najsilniej działa na naszą wyobraźnię. Przypomnijmy sobie filmy fantastyczno-naukowe i komiksy. Marsjanie to tylko fikcja, prawda? A jeśli tam rzeczywiście istnieje życie? Czerwona planeta jest martwa. Proces, dzięki któremu na Ziemi zaistniało życie, tutaj został przerwany setki milionów lat temu. Mars to gigantyczna skamielina. Coś się jednak porusza. To piaskowy potwór, większy niż najgroźniejsze ziemskie tornado. Skoro jest tu wiatr, to musi być również atmosfera. Powietrze umożliwiające życie. Dla nas jest zbyt rozrzedzone i za dużo w nim dwutlenku węgla. Nic nie chroni powierzchni Marsa przed promieniowaniem ultrafioletowym. W dodatku jest tu zimno, minus 80 stopni. Woda zamarza w ziemi, na biegunach, a nawet w atmosferze, tworząc śnieg. Na Ziemi istnieją organizmy znoszące ekstremalne warunki. Zimno, gorąco oraz ciśnienie w najgłębszych rowach oceanicznych. Życie jest jak wirus. Dostosowuje się i rozprzestrzenia. Być może już teraz wysłaliśmy je w kosmos. Życie zawsze znajdzie sposób, by trwać. Nawet w najtrudniejszych warunkach. Ale na martwej planecie? Bez geologicznej aktywności? Która uzupełniłaby mineralne zasoby gleby? Bez ciepła, które roztopiłoby zamarzniętą wodę? Wszystko zasłania wszechobecny pył. Olympus Mons. Olbrzymi stary wulkan. Trzy razy wyższy niż Mount Everest. Wielkością dorównujący Hiszpanii. Odkryto go w latach 70. i uznano za wygasły. A jednak na zboczach coś się dzieje. Jakby płynęła tam lawa. Na tej planecie nie powinno być wycieków lawy. Zahamowały je uderzenia meteorytów. Chyba że ten olbrzym wcale nie wygasł. Jeśli nie, to pod jego skorupą może się zbierać płynna magma. To wszystko zmienia. Aktywność wulkaniczna może roztopić wodę gruntową,
i wznowić wymianę minerałów oraz substancji odżywczych w glebie. Powstaną warunki odpowiednie dla życia. W porównaniu z tym, Wielki Kanion wygląda jak pęknięcie w chodniku. Ten rów przeciąłby całą Amerykę Północną. Widać ślady erozji i wyschnięte koryta rzek na dnie kanionu. Być może wulkan roztopił wodę, która uformowała płynącą kanionem rzekę? Być może nadal ją topi, a woda oznacza życie. Gdzie znajdujemy płynącą wodę, możemy się natknąć na żywe stworzenia. Jałową okolicę przemierza Opportunity, bezzałogowy pojazd agencji NASA. Znalazł dowody na to, że te pustynne równiny były niegdyś jeziorami lub oceanami, w których mogło kwitnąć życie. Popatrzmy na te wąwozy. Krążące wokół Marsa sondy ciągle odkrywają nowe. To kolejny dowód na to, że Mars jest aktywną planetą. Pod jego powierzchnią może płynąć woda, a w niej może kwitnąć życie. Musimy je tylko znaleźć. A może już znaleźliśmy na Ziemi. Jedna z teorii głosi, że życie powstało na Marsie, a potem przeniosło się na Ziemię. Uderzenie asteroidy mogło wyrzucić kawałki marsjańskich skał z drobnoustrojami w kosmos. Te zalążki życia mogły dotrzeć na Ziemię. Nic dziwnego, że Mars tak nas fascynuje. Może być naszym prawdziwym domem. Jeśli tak jest, to wszyscy jesteśmy Marsjanami. Wydawało nam się, że znamy Marsa, ale planeta okazała się aktywna. Ciągle się zmienia. Skoro tak mało wiemy o tej najlepiej zbadanej planecie, to muszą być również inne tajemnice, których jeszcze nie odkryliśmy. Robi się niebezpiecznie. Jakbyśmy znaleźli się w grze komputerowej. Te asteroidy są prawdziwe. Niektóre mają szerokość setek kilometrów. Długość tej to około 30 kilometrów. Na jej powierzchni widać sondę. Lądowanie na asteroidzie, przemieszczającej się z prędkością 80 tysięcy km na godzinę, nie było łatwe. Tyle wysiłku, by zbadać kilka kamieni. Te skały ciągle się ze sobą zderzają, pękają i spadają na Ziemię w postaci meteorów. Są źródłem magicznych przepowiedni, ale to nie wszystko. Właśnie z takich odłamków powstają planety. Badając wiek znajdowanych na Ziemi meteorów, możemy stwierdzić, że planety powstały 4,5 miliarda lat temu. To dowód narodzin naszego Układu Słonecznego i naszej planety. Te skały nie uformowały planety.
Coś musiało im w tym przeszkodzić. Jowisz. Prawdziwy olbrzym. Co najmniej 1000 razy większy od Ziemi. W jego wnętrzu zmieściłyby się wszystkie pozostałe planety naszego Układu Słonecznego. Tak duża planeta musi oddziaływać na wszystko w swoim sąsiedztwie. To jej grawitacja sprawia, że asteroidy nie tworzą planety. Wygląda wspaniale. Z bliska wszystko wydaje się inne. Ta olbrzymia planeta prawie w całości składa się z gazu. Być może po wylądowaniu nigdy nie natrafilibyśmy na twardą powierzchnię. Swój wygląd Jowisz zawdzięcza ekstremalnej gwałtowności. Obraca się bardzo szybko, tworząc wiatry wiejące z prędkością setek kilometrów na godzinę. Chmury układają się w pasma i wiry. Jest też legendarna Wielka Czerwona Plama. To największa burza w Układzie Słonecznym. 3 razy większa od Ziemi. Trwa nieprzerwanie od 300 lat. Kotłujące się chmury wywołały burzę elektryczną. Każdy piorun jest tu 1000 razy silniejszy niż wyładowania znane nam z Ziemi. Najbezpieczniej jest oglądać Jowisza z dużej odległości. Piękny widok. Przypomina naszą ziemską zorzę polarną. Tutaj licznik Geigera zaczyna wariować. Te chmury tworzy zabójcze promieniowanie, ściągnięte z kosmosu przez potężne pole magnetyczne Jowisza. W kosmosie nic nie jest takie, na jakie wygląda. Wszechświat jest pełen sprzeczności, złudzeń i pułapek. Potrzebna nam bezpieczna przystań. Miejsce, gdzie rozprostujemy nogi i złapiemy oddech. Może na kolorowym księżycu Io? Te piękne barwy to roztopione skały, siarka i wulkany. Gorący pył i siarka wystrzeliwane setki kilometrów w górę. To najgroźniejsze miejsce, jakie widzieliśmy od czasu spotkania ze Słońcem. Nasza magiczna podróż na kraniec Wszechświata zmienia się w desperacką ucieczkę. Musimy nadal wierzyć, że wśród tych niebezpieczeństw kryją się wspaniałości, które warto odkryć. ...650 milionów kilometrów od Ziemi. To niepokojące, ale dziwnie znajome miejsce. Przypomina Arktykę. Cały ten lód... granie i pęknięcia. To Europa. Być może, podobnie jak w Arktyce, ten lód również unosi się na płynnej wodzie. Intrygująca myśl. Ale znajdujemy się 800 milionów kilometrów od Słońca. Europa na pewno jest zamarznięta. Chyba że... grawitacja Jowisza wywołuje tarcie we wnętrzu Księżyca,
które zapobiega zamarzaniu i umożliwia rozwój życia w wodzie ukrytej pod zamarzniętą skorupą. Być może obcy znajdują się parę metrów od nas. Pod powierzchnią Księżyca mogą żyć mikroorganizmy, skorupiaki, a może nawet mięczaki. Aby się przekonać, musielibyśmy przebić tę warstwę lodu. Póki tego nie zrobimy, Europa pozostanie jedną z największych tajemnic Układu Słonecznego. Oto planeta z naszych marzeń i snów. Teraz mamy ją tuż przed oczami. Saturn. Klejnot koronny Układu Słonecznego. Jego widok nadaje sens całej wyprawie. Saturn ma w sobie coś magicznego. To gigantyczna kula gazu. Jest tak lekki, że unosiłby się na wodzie. Jego pierścienie połączyłyby Ziemię z Księżycem, ale mają zaledwie kilkaset metrów głębokości. Orbiter Cassini odbiera dziwne sygnały radiowe. Prawdopodobnie są generowane przez zorzę formującą się wokół biegunów Saturna. To prawdziwa muzyka ciał niebieskich. Pierścienie to prawdopodobnie pozostałość Księżyca zniszczonego przez grawitację Saturna. Są pięknym produktem zniszczenia. Miliardy odłamków lodu. Jedne maleńkie, inne wielkości domów. Zderzają się ze sobą, rozpadają i łączą. Tak wyglądał nasz Układ Słoneczny na samym początku, gdy gaz i gwiezdny pył orbitowały wokół nowo powstałego Słońca. Grawitacja sprawiła, że z podobnych odpadków powstał nasz dom. Moglibyśmy przez wieczność patrzeć na ten piękny widok. Musimy jednak ruszać w dalszą drogę. Mamy jeszcze tyle do zobaczenia. Dalsza podróż nie będzie łatwa. Największym obiektem w zasięgu wzroku jest ten księżyc spowity gęstymi chmurami. Tytan. Wydaje się, że jest tu atmosfera. Występują wiatry, deszcze, a nawet pory roku. Widać rzeki, jeziora i oceany. Jak dotąd, to ciało niebieskie najbardziej przypomina Ziemię. Może jednak warto było oderwać się od Saturna. Ale ten płyn to nie woda, lecz ciekły gaz ziemny. Jest go tu setki razy więcej niż na Ziemi. Gdyby udało się go zabrać do domu, starczyłoby paliwa dla miast i samochodów na tysiące lat. Być może kiedyś zasili jedną z naszych kolonii. Chyba że na Tytanie już istnieje życie. Próbnik Huygens, opuszczony na powierzchnię Tytana z sondy Cassini, natrafił w glebie na materiał organiczny. Ale na Księżycu jest zimno. Minus 180 stopni. Życie nie może tu powstać. Chyba że Tytan się ogrzeje. Nasze Słońce będzie się rozgrzewać.
Być może kiedyś na Tytanie zakwitnie życie, tak jak miliardy lat temu na Ziemi. Gdy u nas zrobi się za gorąco, być może przeniesiemy się na Tytana. I ta nowa planeta stanie się naszym domem. Oddaliliśmy się już miliardy kilometrów od Ziemi. Tracimy ją z oczu. Znajdujemy się na krawędzi. Oglądamy tajemnicze rubieże Układu Słonecznego. Jeśli chcemy dotrzeć do krańca Wszechświata, musimy wykonać kolejny skok. Granica Układu Słonecznego. Niewidoczna z Ziemi i do niedawna zupełnie nieznana. Przypomina to zejście na dno oceanu. Pierścienie. Przypominają uran wytrącony z osi przez zderzenie z inną planetą. Czujemy się dziwnie mali i samotni. Być może po dotarciu na kraniec Wszechświata okaże się, że rzeczywiście jesteśmy w nim sami. Na razie dopiero opuściliśmy dom. Jeśli Ziemię zmniejszymy do rozmiarów ziarna zielonego groszku, to pokonaliśmy zaledwie 2 kilometry. Do granic Układu Słonecznego musimy przebyć jeszcze 20 tysięcy kilometrów. Z próżni wyłania się kolejna dziwna bestia. To bóg mórz, Neptun. Tego giganta otacza chmura metanu. Widać burzę wielkości Ziemi. Wiatr osiąga prędkość 1500 km na godzinę. Na Ziemi wiatry powstają pod wpływem Słońca, ale Neptun jest zbyt daleko. Tutaj burzę musi wywoływać inna siła. Nie wiemy jaka. Nasz Układ Słoneczny jest olbrzymi. To niepokojące, jak mało o nim wiemy. Lecimy dalej. Wreszcie widać twardy ląd. Po wszystkich gazowych kulach trafiamy na twardy księżyc. Tryton. Jest twardy, ale niestabilny. Wystarczy spojrzeć na te gejzery. Przypominają kominy wyrzucające w przestrzeń dziwne sadze. Księżyc okrąża Neptuna w kierunku odwrotnym do rotacji planety. To kosmiczna walka siły woli, którą zbuntowany Księżyc musi przegrać. Potężna grawitacja Neptuna spowalnia ruch Trytona. Przyciąga Księżyc, który pewnego dnia ulegnie zniszczeniu. To wszystko. W naszym Układzie Słonecznym nie ma więcej planet ani księżyców. Robi się coraz zimniej. Jesteśmy coraz dalej od Słońca. Grawitacja przestaje nas hamować. Przed nami wcale nie rozciąga się próżnia. Pełno tu zamarzniętych skał i lodowych kul. Jak Pluton. Do niedawna wydawało się, że Pluton jest tu sam, a dalej rozciąga się pustka. A jednak są kolejne zamarznięte światy. Odkryto je tak niedawno, że nie uzgodniono dla nich jeszcze nazwy. To Plutino, czyli Plutonki. Okazuje się, że nasz Układ Słoneczny nie jest tak uporządkowanym modelem, jak przypuszczaliśmy.
ponad 13 miliardów kilometrów od domu. Tu znajdujemy najdalszego znanego satelitę Słońca. Kolejny mały, lodowy świat to planetoida Sedna. Odkryto ją w 2003 roku. Jedno jej okrążenie Słońca trwa 10 tysięcy lat, a planetoida oddala się od Słońca na 130 miliardów kilometrów. Dalej jest coś jeszcze. 16 miliardów kilometrów od Ziemi trafiamy na sondę Voyager 1. Gdyby nie ten zlepek aluminium i anten, nie mielibyśmy zdjęć gigantycznych planet. Nie wiedzielibyśmy o istnieniu ich księżyców. Sonda mknie 20 razy szybciej niż pocisk i wysyła sygnały na Ziemię. Z boku umieszczono złoty panel. To międzygalaktyczna wiadomość w butelce. Powitanie nagrane w różnych językach. Jest również mapa wskazująca drogę do naszego Układu Słonecznego. Ale czy to rozsądne? Nie wiadomo, kto usłyszy nasze wołanie i odnajdzie nas. Przyjaciel czy wróg? Chmura kosmicznych gór lodowych ciągnących się w nieskończoność. Przypominają oglądaną wcześniej kometę. Być może była to kiedyś planeta, która uległa zniszczeniu. Odłamki zostały wyrzucone w stronę Słońca, jak kometa, która miliardy lat temu mogła przynieść życie na Ziemię. Być może również w ten sposób na Ziemi pojawiła się woda. Zaskakująca myśl. Woda w oceanach, w kawie, a nawet w naszych ciałach może pochodzić właśnie stąd. Znajdujemy się 8 trylionów, czyli milionów, milionów kilometrów od Ziemi. Ale to dopiero pierwszy maleńki krok. Przed nami jeszcze tryliony kilometrów, miliardy gwiazd. Pora przestać patrzeć za siebie i rozpocząć podróż po wszechświecie, w przestrzeni między gwiazdami. Przestrzeń międzygwiezdna, daleko za naszym Układem Słonecznym. Co za widok! Miliardy gwiazd jak nasze Słońce. Wiele z nich ma własne planety, a te mają swoje księżyce. Nie wiemy, w którą stronę się skierować. Możliwości jest nieskończenie wiele. Niezależnie od wybranego kierunku, potrzebny nam będzie solidny napęd. Trzydzieści trylionów kilometrów od Ziemi. Prom kosmiczny pokonałby tę odległość w 150 tysięcy lat, a dotarliśmy dopiero do sąsiedniego Układu Słonecznego. Alfa Centauri. Trafiamy nie na jedną, lecz na trzy gwiazdy. Krążą wokół siebie w stanie równowagi. Przyciągają się wzajemnie, ale niebywała szybkość obrotów nie pozwala im się do siebie zbliżyć. Gdybyśmy znaleźli się między nimi, jedna z gwiazd mogłaby nas przyciągnąć. To byłby koniec, a znajdujemy się tryliony kilometrów od domu. To odległość tak wielka, że trzeba ją mierzyć w latach świetlnych.
Promień światła w ciągu roku pokonuje 10 trylionów kilometrów. 40 trylionów to 4 lata świetlne. To niewyobrażalna odległość. Kto wie, na jakie dziwne światy natrafimy, kiedy dotrzemy do krańca wszechświata. Dziesięć lat świetlnych od Ziemi znajduje się gwiazda Epsilon Eridani. Piękne pierścienie z pyłu i lodu. Gdzieś tam formują się planety. Jesteśmy świadkami ich narodzin. Wszędzie widać asteroidy i komety. Tak samo wyglądał nasz Układ Słoneczny miliardy lat temu. Komety przenoszą na młode planety cząsteczki organiczne i wodę, dając początek życiu. To samo mogło mieć miejsce na Ziemi. W centrum wydarzeń znajduje się gwiazda mniejsza od naszego Słońca. Jest jeszcze młoda. W tym Układzie Słonecznym mogłoby powstać najwyżej prymitywne życie. We Wszechświecie na pewno istnieją lepiej rozwinięte układy słoneczne. Ale ich poszukiwania przypominają szukanie igły w kosmicznym stogu siana. Dwadzieścia lat świetlnych od Ziemi. Gwiazda Gliese 581. Jest w tym samym wieku, co nasze Słońce. Na jej orbicie znajduje się ta planeta. Jest w idealnej odległości od Słońca. Bliżej woda zaczęłaby się gotować, dalej zamarzłaby. Panują tu idealne warunki dla życia. Gdyby komety przyniosły tu wodę i materiał organiczny, już teraz mogłyby tu istnieć organizmy tak złożone jak my, a nawet cywilizacje podobne do naszej. Jeśli ta cywilizacja istnieje, to istoty z innej planety mogą dziś odbierać nasze programy telewizyjne sprzed 20 lat. Dopóki nie znajdziemy sposobu na porozumiewanie się na tak duże odległości, będziemy mogli jedynie spekulować. My i oni, obcy. Prowadzimy zwykłe życie, nie wiedząc o istnieniu tych drugich. A może życie tutaj istniało, ale już go nie ma? Komety mogą tworzyć i niszczyć. 65 milionów lat temu przekonały się o tym dinozaury. To właśnie nasza igła w stogu siana. Układ słoneczny najbardziej podobny do naszego i najbardziej możliwy do zasiedlenia. Mogą istnieć jeszcze setki milionów podobnych układów słonecznych. A może ten jest jedyny? Co za potwór. Planeta Bellerophon.
znajduje się tak blisko swojego Słońca, że jej odkrycie można uważać za cud. Z Ziemi nie możemy obserwować tak odległych planet. Giną w blasku swoich gwiazd. Grawitacja planet w niewielkim stopniu oddziałuje na gwiazdy. Wystarczy zmierzyć ten niewielki ruch, by udowodnić istnienie planety. W ten sposób w latach 90. odkryto Bellerofonta i wskazano sposób na odnalezienie setek innych planet. ...65 lat świetlnych od Ziemi. Na tej planecie telewizor odebrałby transmisję z olimpiady w Berlinie zorganizowanej przez Hitlera. Bliźniacze gwiazdy. Algol, głowa diabła. Już w starożytności obawiano się tego ciała niebieskiego z powodu jego zmienności. Z Ziemi wydaje się, że gwiazda mruga, gdy jeden z jej składników zasłania drugi. Z bliska wygląda to jeszcze dziwniej. Jedna gwiazda jest przyciągana przez drugą. Jesteśmy już 100 lat świetlnych od Ziemi. Tu, jako cichy szept, można usłyszeć jedną z pierwszych audycji radiowych. Dalej jest już cisza, jakby Ziemia nigdy nie istniała. Obcy mieszkający jeszcze dalej nie mogą mieć pojęcia o naszym istnieniu. Wydaje się, że całe wieki temu staliśmy na plaży i patrzyliśmy w niebo. Zastanawialiśmy się, skąd jesteśmy. Wspaniałości, które oglądamy, mówią nam wiele nie tylko o naszym świecie, ale też o całym kosmosie. Jego przeszłości i przyszłości. Zagłębiliśmy się w naszą galaktykę. Drogę Mleczną. To wielka gwiezdna biblioteka. Każda gwiazda ma własną historię. Wszystko to czeka na odkrycie. Siedem sióstr, czyli Plejady, córki starożytnego boga Atlasa, zmieniły się w gwiazdy, by pomagać ojcu dźwigającemu na swoich barkach niebo. Betelgeza. To największa i najjaśniejsza gwiazda, jaką odkryliśmy. Jest co najmniej 600 razy większa od naszego Słońca. To nie jest ani gwiazda, ani planeta. Nie przypomina niczego, co do tej pory widzieliśmy. Obłok molekularny w Orionie znajduje się 1300 lat świetlnych od Ziemi. Pył i gaz są tu tak gęste, że przesłaniają kosmos. Głęboko wewnątrz widać kulę światła przyciągającą materię i rozgrzewającą się. Powstaje kula płonącego gazu. Przypomina nasze Słońce w miniaturze. Wewnątrz temperatura sięga milionów stopni. Zaczynają zachodzić reakcje jądrowe, podobne do tych, dzięki którym świeci nasza gwiazda. Powstaje energia, promieniowanie i światło. Tak rodzi się gwiazda, a raczej gwiazdy.
Obłok molekularny w Orionie to wielka fabryka gwiazd. Jesteśmy świadkami narodzin całego wszechświata. Wyruszając w podróż, spodziewaliśmy się najgorszego, ale odkryliśmy jeden z największych cudów wszechświata. Narodziny gwiazdy. A może się mylimy? Smugi gazu eksplodujące na zewnątrz z prędkością 200 tysięcy km na godzinę. Wyrzucające pył i gaz na odległość milionów kilometrów. To niewiarygodnie gwałtowny proces, a efekt? Wręcz nie do opisania. Mgławica. Wielka, świecąca chmura gazu. Zawieszona w kosmosie. Nie ma tu wiatru, który mógłby ją rozproszyć. Mgławice przypominają ogromne gwiezdne rzeźby. Okazuje się, że natura to nie tylko naukowiec i inżynier, lecz także artysta. Widzieliśmy już wiele dziwnych rzeczy, ale to jest prawdziwe arcydzieło. Gigantyczna końska głowa zawieszona w kosmosie. Gwiazdy rodzą się, rosną, a potem? Czy umierają? Czy cichutko odchodzą w mrok? Czy też giną z wielkim hukiem? Odpowiedzi należy szukać gdzieś między Ziemią a krańcem Wszechświata. Blisko 4000 lat świetlnych dalej. Świecące chmury zawieszone w przestrzeni krążą wokół czegoś, co kiedyś było gwiazdą. Pozostały po niej tylko te kolorowe gazy. Pierwiastki powstały w czasie fuzji jądrowej wewnątrz gwiazdy i uwolnione po jej śmierci. Zieleń i fiolet, wodór i hel. Podstawowe budulce Wszechświata. Czerwień i błękit, azot i tlen. Główne pierwiastki życia na Ziemi. Śmierć takich gwiazd daje nam życie. Tlen w naszych płucach, azot w naszym DNA. Pierwiastki te są produktem reakcji jądrowych zachodzących w gwiazdach, które umarły na długo przed narodzinami Ziemi. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnych odpadów atomowych. To nasze korzenie. W środku widać ducha gwiazdy. Biały karzeł. Biały, gorący, mały, ale o niewiarygodnej gęstości. W ostatniej chwili życia gwiazdy jej atomy są tak zagęszczone, że jedna łyżeczka tej materii waży tonę. Taki los czeka również nasze Słońce. Za 6 miliardów lat zmieni się w białego karła. Jego śmierć będzie oznaczać koniec życia na Ziemi. Powstają pytania, ile światów mogło już istnieć? Ile historii nigdy nie usłyszymy? Ile książek przepadło bezpowrotnie? Najważniejszą historię dopiero opowiemy.
Cofnijmy się w czasie do pierwszego rozdziału i opowiedzmy o tym, jak powstał Wszechświat. Szczątki martwej gwiazdy. Mgławica kraba. 6000 lat świetlnych od Ziemi, w głębi gwiezdnego cmentarzyska. Nauczyliśmy się już bardzo wiele. Widzieliśmy rzeczy, które wydawały nam się niemożliwe. Teraz widoki, które dawniej były niewyobrażalne, przyjmujemy całkiem spokojnie. Jesteśmy gotowi. Możemy ruszać ku krańcom Wszechświata. Przestrzeń wydaje się martwa, ale może to tylko cisza po burzy. Po potężnej eksplozji, która zmieniła ogromną gwiazdę w chmurę pyłu i gazu, supernową. Oko cyklonu. Obracająca się i pulsująca gwiazda, pulsar. Grawitacja ścisnęła jądro gigantycznej gwiazdy do niewielkich rozmiarów. Zaledwie 20 km średnicy. Niewiarygodna gęstość. Szczypta tej materii ważyłaby setki, a może nawet miliony ton. Obracając się, łyżwiarz przyciąga ręce do tułowia, przez co obroty są coraz szybsze. Podobnie jest z gwiazdą. Gdy się kurczy, ruch obrotowy przyspiesza. Dwa promienie światła, energii i promieniowania obracające się 30 razy na sekundę zasilają olbrzymią chmurę pyłu i gazu. Promieniowanie jest tu silniejsze niż na Słońcu. To najbardziej zabójczy twór, jaki dotąd napotkaliśmy. Dawniej by nas przerażał. Ale teraz wiemy, że bez niebezpieczeństw nie byłoby cudów. Nie ma snów bez koszmarów. Pojawia się dziwne uczucie. Jakby w oddali czaiło się zło. To jedyna rzecz, której nie chcieliśmy spotkać. Tak ciemna, że przesłania znajdujące się za nią gwiazdy. Tak wygląda zniszczenie. Szczątki gigantycznej gwiazdy. Czarna dziura. Zamiast skurczyć się i stworzyć białego karła lub pulsar, ta gwiazda kurczyła się dalej. W końcu miała zaledwie kilka kilometrów średnicy. Stała się tak gęsta, że nic nie może się oprzeć jej przyciąganiu. Wystarczy za bardzo się zbliżyć, a nie będzie odwrotu. Grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie może uciec. Ta asteroida to zwykły kawałek skały. Teraz zostaje rozciągnięty. Czarna dziura przyciąga go nieubłaganie. W środku nie ma materii, czasu ani przestrzeni. Nie obowiązują prawa fizyki.
Asteroida znika. Nikt nie wie, co się dzieje z materią ginącą w czarnej dziurze. To przekracza granice ludzkiego pojmowania. W naszej galaktyce mogą być miliony czarnych dziur. Być może jest ich więcej niż gwiazd na niebie, ale gdy je zobaczymy, będziemy już skazani na zagładę. Niczym ta gwiazda powoli znikająca w niewidzialnej dziurze. A może my również żyjemy w wielkiej czarnej dziurze? Może w jej wnętrzu znalazł się cały nasz wszechświat? Od takich myśli może się zakręcić w głowie. Czasami wydaje się, że im więcej wiemy, tym jesteśmy głupsi. Wiemy już, że nasza galaktyka jest bardziej złożona i niebezpieczna niż mogliśmy przypuszczać. Nadal nie opuściliśmy naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Przed nami leży bezmiar kosmosu. Jego cuda, niebezpieczeństwa i tajemnice. Najpierw jednak musimy się wydostać z Drogi Mlecznej. Jesteśmy 7000 lat świetlnych od Ziemi, nadal głęboko we wnętrzu naszej galaktyki. Jakbyśmy zagłębili się w gęstym lesie, w którym każde drzewo jest tak piękne, że zafascynowani nie potrafimy się zdystansować. Musimy się przedrzeć przez ten gąszcz i dotrzeć do granicy galaktyki. Dopiero wtedy zrozumiemy, skąd się wzięła. Piękne widoki zatrzymują nas. Gigantyczna świecąca chmura usiana wielkimi kominami gazu. Filary stworzenia. Niczym brama do odległych galaktyk. Na obu filarach widać maleńkie wypukłości. To powstające układy słoneczne. Każdy wielkości naszego układu. Kolejny pomnik zadziwiającej twórczości natury. Musimy zignorować to urzekające piękno i oderwać się. Ruszyć dalej w stronę granicy galaktyki. Oszołomieni pięknem Drogi Mlecznej, przymknęliśmy oczy na niebezpieczeństwa i wkroczyliśmy na kosmiczne pole minowe. Ta gwiazda wyrzuca gigantyczne chmury gazu. Przypomina to eksplozję w zwolnionym tempie. Potężna gwiazda, miliony razy jaśniejsza niż nasze Słońce, niedługo się stopi. Kończy jej się paliwo. Zasilające gwiazdę reakcje jądrowe ustają. To jej ostatnie tchnienie. W końcu nastąpi implozja i powstanie nowa czarna dziura. Kolejna, jeszcze większa gwiazda. Niebezpiecznie niestabilna. Ta niedługo eksploduje. Gdy gwiazda tych rozmiarów umiera, proces jest setki razy gwałtowniejszy niż supernowa. Natrafiliśmy na najbardziej gwałtowną śmierć gwiazdy. To hipernowa. Jej jądro zapadło się, zmieniając w czarną dziurę. Fala uderzeniowa wstrząsa planetą i wyrzuca jej zewnętrzne warstwy w kosmos wraz z zabójczym promieniowaniem.
znajdującym się w pobliżu planetom grozi katastrofa. Podobne zjawisko mogło być przyczyną tego, że 450 milionów lat temu zginęły niemal wszystkie gatunki zwierząt i roślin na Ziemi. Zabójcze hipernowe, zamarznięte komety, spalone planety, białe karły, czerwone olbrzymy. Ziemia. Maleńkie kropki w olbrzymim morzu jasnego światła. To nasza galaktyka. Droga Mleczna. Chcieliśmy się dowiedzieć, skąd jesteśmy. Oto odpowiedź. Dawne i obecne cywilizacje. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli. Najmniejsze owady i najwyższe szczyty. Wszystko to z tego miejsca jest niewidoczne. Nasz dom to jedna z mniejszych planet krążących wokół małej gwiazdy. Zniknięcie Ziemi byłoby niezauważalną zmianą. A jednak nie znaleźliśmy jak dotąd innego miejsca, w którym moglibyśmy zamieszkać. Dopiero teraz zaczynamy w pełni doceniać nasz dom. Spójrzmy na gwiazdy. Są ich setki tysięcy. Na pewno wiele z nich sprzyja powstaniu życia. Może jedna z tych tworzących gromadę kulistą? W latach 70. astronomowie wysłali w tym kierunku wiadomość zawierającą opis ludzkiego DNA oraz lokalizację naszego Układu Słonecznego. Ale odległość jest olbrzymia. Sygnał dotrze na miejsce dopiero za 25 tysięcy lat. Nie znaleźliśmy jeszcze życia w kosmosie, ale nie ma również dowodów na to, że nie istnieje. Powstało równanie szacujące ilość innych zaawansowanych cywilizacji. Wynik jest zaskakujący. Tylko w naszej galaktyce mogą istnieć miliony cywilizacji. Jak dotąd oglądaliśmy tylko Drogę Mleczną. Teraz mamy okazję spojrzeć na inne galaktyki i być może znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie. Skąd to wszystko się wzięło? Jesteśmy gotowi, by opuścić naszą galaktykę i znaleźć się w przestrzeni międzygalaktycznej. Opuszczamy Drogę Mleczną, by pokonać przestrzeń między galaktykami. Pokonaliśmy wszystkie przeszkody i ruszamy w drogę. Tutaj nie ma nic. Nawet najbliższe galaktyki są oddalone o miliony lat świetlnych.
Szczątki galaktyk rozdartych przez potężną grawitację Drogi Mlecznej. Pustka. To miejsce jest najbliższe prawdziwej próżni. Ale nawet ono nie jest całkiem puste. Pojawiają się niewielkie obłoki gazu i drobinki pyłu. Jest coś jeszcze. Ciemna materia. Jest bardzo tajemnicza. Nie można jej zobaczyć, dotknąć, poczuć ani zmierzyć, a mimo to stanowi 90% całej materii we wszechświecie. Jeśli ciemna materia rzeczywiście istnieje, to nie ma czegoś takiego jak próżnia. Nawet w kosmosie otacza nas materia. Jedyny dowód na jej istnienie to efekty grawitacyjne wywierane na galaktyki takie jak ta. Wielki obłok Magellana. 160 tysięcy lat świetlnych od Drogi Mlecznej. 6 miliardów lat w najszybszym z istniejących statków kosmicznych. Ta galaktyka powinna się rozproszyć, ale jakaś niewidzialna siła spaja ją. To właśnie ciemna materia. Gwiazdy, gromady gwiazd, mgławice. To astronomiczny skarbiec. Popatrzmy na to, niczym sznur świecących pereł. Kula ognia rosnąca po gwałtownej eksplozji. Supernowa. Jest tak jasna, że światło wyemitowane przez eksplozję, które dotarło do Ziemi w 1987 roku, było widać gołym okiem. Wybuch zapoczątkował łańcuch reakcji jądrowych. Atomy zaczęły się łączyć i powstały nowe pierwiastki – złoto, srebro i platyna. Wszystkie zostały wyrzucone w kosmos. Złoto, z którego wytwarzamy obrączki, powstało w takiej supernowej. Tryliony kilometrów od Ziemi, miliardy lat temu. Zanim wyruszyliśmy w podróż, Wszechświat wydawał się czymś odległym. To nieprawda. Historia Wszechświata to nasza własna historia. Ta myśl uspokaja, gdy zagłębiamy się w tę pustkę. Lecimy coraz dalej i coraz szybciej. Galaktyka Andromedy. 2,5 miliona lat świetlnych od domu. Porusza się w kosmosie z prędkością miliona kilometrów na godzinę. Wszystko w kosmosie oddala się od siebie, jak odłamki granatu po wybuchu. Dziś widzimy tę galaktykę taką, jaka była w chwili, gdy pierwszy przodek człowieka pojawił się na afrykańskich równinach. Lecimy coraz dalej. Ciągle cofamy się w czasie. Kolejny niebywały widok. Eksplodująca galaktyka. Taki wybuch mogła wywołać tylko druga galaktyka. Wygląda to jak koniec świata, ale wiemy już, że nic nie jest takie proste. Ta galaktyka nie umrze, lecz odrodzi się. Przyjmie nowy kształt. Gdy pył i gaz skupią się, powstaną nowe gwiazdy, tarcie oraz fale uderzeniowe. To uporządkowany chaos. Wszystko odbywa się według pewnego wzoru.
Nieskończony cykl narodzin i śmierci, kreacji i destrukcji. Wzór utkany na kosmicznej tkaninie łączącej galaktyki. W kosmosie są miliardy galaktyk. Każda składa się z trylionów gwiazd. Gwiazd jest więcej niż ziarenek piasku na wszystkich plażach całej Ziemi. Mówimy jedynie o gwiazdach, które istnieją dzisiaj. A co z tymi, które już umarły? I tymi, które dopiero się narodzą? Wreszcie spojrzeliśmy na wszystko z szerszej perspektywy. Galaktyka Wiatraczek. Jest tak odległa od Ziemi, że wysłana stąd dzisiaj wiadomość dotarłaby do domu za 27 milionów lat. Nasza planeta prawdopodobnie przestałaby do tego czasu istnieć. Lecimy dalej. Cofamy się w czasie. Mijamy okres, gdy wyginęły dinozaury i ten, gdy pierwsze zwierzęta wyszły na ląd. Jesteśmy 2 miliardy lat świetlnych od domu. Zbliżamy się do krańca wszechświata i cofamy do samego początku czasu. To nie jest galaktyka. Świeci jaśniej niż setki galaktyk. Oślepiający promień energii, rozciągający się na tryliony kilometrów. Coś tak wielkiego i jasnego musi mieć niezmierzoną moc. Z doświadczenia wiemy, że moc oznacza niebezpieczeństwo. Jeśli to kwazar, najbardziej zabójczy twór we wszechświecie, to nasza podróż tutaj się skończy. A byliśmy już tak blisko celu. Najpotężniejsza siła wszechświata. Kwazar. Obracający się kocioł gorącego gazu. Jaśniejszy niż setki galaktyk. Źródło tej energii jest ukryte bardzo głęboko, w sercu bestii. To olbrzymia czarna dziura. Cięższa niż miliard słońc. Rozszarpuje gwiazdy, wysysa ich gazy, pochłania je, odsyłając w nicość. Widzieliśmy już najgorsze, co może szykować dla nas wszechświat. Poznaliśmy jego najbardziej niszczycielskie siły. Ten kraniec wszechświata jest już blisko. Musimy polecieć jeszcze dalej i szybciej. Osiem miliardów lat świetlnych od Ziemi. Kolejne galaktyki, ale te są inne, małe i położone blisko siebie.
Cofnęliśmy się w czasie tak bardzo, że obserwujemy galaktyki jeszcze sprzed narodzin Ziemi. Nadal są młode i rosną. Jesteśmy coraz bliżsi poznania początków Wszechświata. Cofnęliśmy się o 12 miliardów lat. Teraz galaktyki przypominają prymitywny plankton pływający w ogromnym, ciemnym oceanie. Prawdziwa magia. Chmury pyłu i gazu tańczą wokół siebie, formując wyraźne kształty. Powstaje zalążek galaktyki. Tak powstała Droga Mleczna. Wszystko znika. Cofnęliśmy się do czasu sprzed narodzin gwiazd. Do kosmicznych, mrocznych wieków. Dalej widać światło. Poświatę pozostałą po potężnej eksplozji, która stworzyła znany nam wszechświat. Jesteśmy już blisko. Udało się. Kraniec Wszechświata. 130 miliardów trylionów kilometrów od Ziemi. Tak wyglądał Wszechświat 13,5 miliarda lat temu. Właśnie wtedy miał miejsce wielki wybuch. Moment stworzenia. Był to początek czasu. Rozważania na ten temat prowadziły wszystkie religie i kultury, ale nadal nie wiemy, co było przyczyną wielkiego wybuchu. Tutaj kończy się nasza podróż i zaczyna Wszechświat. Nieskończenie gorący, mały i gęsty punkt wybuchu. Tworząc przestrzeń, czas i materię. Początkowo miał wielkość subatomowej cząsteczki. Ułamek sekundy później zmieściłby się w dłoni. Chwilę później był już wielkości Ziemi. Dziś światło z wielkiego wybuchu nadal się rozprzestrzenia. Nasze telewizory odbierają je jako szum tła. Lecimy dalej na fali uderzeniowej. Wszystko, co dotąd widzieliśmy, to okruchy wyrzucone przez wielki wybuch. Galaktyki, gwiazdy i planety to jedynie odpadki.
Wracamy do naszej galaktyki. Naszego Układu Słonecznego. W końcu docieramy do kolejnej stygnącej iskry z wielkiego wybuchu. To Ziemia. Cofając się w przeszłość, zbadaliśmy naszą przyszłość. Za 3 miliardy lat ogromna galaktyka Andromedy zderzy się z Drogą Mleczną. Narodzi się wtedy nowa galaktyka. Nasze Słońce i jego planety przetrwają. Cały Układ Słoneczny będzie okrążał nową galaktykę po ogromnej orbicie. Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma. Pochłonie Merkurego i Wenus, spali powierzchnię Ziemi i zniszczy życie. Słońce umrze, kurcząc się i zmieniając w białego karła. Umrą również sąsiednie gwiazdy. Przeistoczą się w białe karły, pulsary i czarne dziury. Czas galaktyki kończy się. Od chwili wielkiego wybuchu wszechświat umiera, wydając jedno długie westchnienie. Być może istnieje droga ucieczki z umierającego wszechświata. Może nasi dalecy potomkowie znajdą drogę na skróty przez czas i przestrzeń. Tunel czasoprzestrzenny. Jeśli istnieją inne wszechświaty, taki tunel przeniósłby naszych potomków w bezpieczne miejsce. Mogliby tam znaleźć nową ziemię i rozpocząć nowe życie. Jeśli będą mieli szczęście, znajdą ten wszechświat i swój nowy dom. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Marek Lelek.